Jesteśmy do miliona! My jesteśmy trzecią falą! 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 Odejdźcie, bo się zarazicie!
Głośno mówić! Witam wszystkich wolnych ludzi! Dziękuję za takie liczne przybycie! Dyktatury, system totalitarny, zawsze w historii upadały! Dobrowiec nie będzie inaczej! To od nas wolnych ludzi, tych świadomych 5% zazwyczaj społeczeństwa zależy, ile ten cyrk potrwa! To od nas zależy, ile jeszcze potrwa ten cyrk, a my możemy to zakończyć! Tutaj, w tej chwili! Wystarczy nas sprzeciw, żeby ten cyrk zakończyć! Nie możemy perpetuować tego chorego kłamstwa! Nie możemy pozwolić, żeby nasi bliscy umierali w szpitalach bez opieki, podczas gdy mamy szpitale tymczasowe, które stoją puste! Cały czas od początku tego cyrku! Tak jest! Nie możemy się włączać, to od nas zależy, kto stała siła! Dziękuję za tak liczne przybycie! Chwała wolnym ludziom! Brawo! Brawo, Bida! Brawo, Bida! Brawo, Bida! Słuchajcie, pod kilku miał przemawiać Marcin Gola, Janusz Zagórski, Andrzej Pometa, czyli przedstawiciele niezależnych mediów, ale niestety urzędnicy pokrzyżowali nam plany. To zapraszam Marcina Rolę teraz, zapraszamy. A jednocześnie będziemy rozmawiać tam ze stolicem wolności, żebyśmy z lepszego nagłośnienia skorzystali. Proszę bardzo. Nagrywamy puste szpitale! Nagrywamy puste szpitale! Halo, jesteście? Czy są tutaj wolni ludzie? Teraz, do dziś dzień, około 10 tysięcy osób na tak zwanego COVID-a. Przyjmijmy, że to jest prawda, przyjmijmy, że to jest prawda, ale blisko 100 tysięcy albo ponad 100 tysięcy ludzi umarło przez brak dostępu do służby zdrowia. Nagrywamy puste szpitale! Selekcja naturalna. Widzimy Morawieckiego, człowieka Tuska. Pamiętacie co Tusk? Co
Piotr Morawiecki mówił jako doradca paska osoby i przyjaciół, że macie zapięć za miarę. Nie! Jedyną aspiracją Polaków dzisiaj jest zapieprzanie za miskę ryżu? Nie! Czy Polacy chcą być wolnymi ludźmi? Szanowni Państwo, dziękuję, że tu jesteście jak najbardziej liczni i dajcie się podzielić, ponieważ już jest Was tutaj bardzo, bardzo dużo i teraz wszelkie maści agentury wpływu będą chcieli Was podzielić w rodzinach, wśród przyjaciół, wśród bliskich. Nie dajcie się podzielić, nie dajcie sobie mówić, że jesteście jakimiś szurami, płaskoziemcami. Jesteście wolnymi ludźmi. Cześć, wielkie Polsce, dziękuję, że jesteście. Media o nim nie mówią. Chodzi o temat wprowadzania nieprzebadanej technologii 5G. Zanim Państwo będziecie tutaj przewracać oczami, chciałbym podać kilka faktów. Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych wyraźnie pisało o tym, że to jest Uwaga, uwaga! Pirat, pirat!
chyba jakaś. Widzę. No nie da się, no. No nie da się inaczej. Czego oni chcą? No bo zaczął być jakiegoś chyba. Ale to jest złe, że... No i dobrze tak, żeby zlechł. Najlepiej. No, idziemy sobie zobaczyć, co tam się dzieje.
Jest ktoś inny, inny ma prawdę. No i mamy jeszcze drivera, tego co tak głośno krzyczał. Weźmy tu. Mm-hmm.